zapraszam Was, kochani, na program o biżuterii. Jak nosić, jak stylizować biżuterię w różnych stylach, co do czego. I kochani, pokażę Wam też jeden z moich pomysłów. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, także proszę Was, od razu piszcie, komentujcie, co sądzicie. Piszcie, jaki macie ulubiony rodzaj biżuterii i też oczywiście proszę Was o polubienia na filmiku i o subskrypcję, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i zróbmy tak, żeby ten kanał się rozwijał i żeby było coraz więcej ludzi, którzy oglądają ten program. Pomagajmy światu, pomagajmy ekologii, no i oczywiście chodzi też o to, żeby mieć świetny styl. Także kochani, zaczynam. Chcę powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo trudny temat i bardzo długi temat, dlatego też tak późno nagrywam ten program, bo już dawno były prośby o nagranie programu o stylizowaniu biżuterii. Natomiast naprawdę jest to temat rzeka i jest niesamowicie trudno mi ująć wszystko w jednym odcinku. Myślę, że nawet nie ma szans, żeby to tu zmieścić, więc powiem takie ogólne zasady, pokażę Wam trochę moich stylizacji, mojej biżuterii, również vintage. No i powiem Wam trochę o tych stylizacjach, ale zobaczycie też dużo stylizacji z moich przeszłych filmików, bo dosyć dużo też było stylizacji z biżuterią, więc wykorzystam to. Przy okazji przypomnijcie sobie może jakieś ciekawsze stylizacje. A mało mówiłam w nich o biżuterii, więc przy okazji możemy sobie to przejrzeć. Kochani, i zrobię też jakieś tam kilka nowych też stylówek dla Was, bo szczególnie teraz ze swetrami, z takimi rzeczami na jesień, będzie to może przydatne na nowy sezon. Tymczasem przejdźmy już do rzeczy i przede wszystkim w tym miejscu, nie wiem, czy niektórzy pewnie moi widzowie pamiętają, na początku nagrywałam dokładnie w tym miejscu moje vlogi, a potem przyszłam do studia, na taras, no i tam jest mi wygodnie, jest więcej miejsca. Natomiast jak chodzi o samą biżuterię, to mi się wydawało, że ten tutaj właśnie anturaż, to miejsce będzie super pasowało, bo właśnie tutaj mam takie kasetki z biżuterią i to jest właściwie miejsce do tego programu, tak mi się wydaje. No i taki powrót mały. Kochani, kilka takich podstawowych zasad też Wam opowiem o nich, dotyczących biżuterii, no i kilka różnych rodzajów właśnie tej biżuterii, także podzielimy sobie to na takie działy. Pierwsza zasada, nie przesadzajmy z biżuterią. To jest taka zasada, która wydaje mi się sprawdza się u każdego, bo wiecie, najgorzej jak ktoś się wszystkim obwiesi, co ma, i wtedy widać od razu, że ta osoba się tylko chce chwalić tym, co posiada, swoim statusem, swoimi zdobyczami, a nie dba o styl i o to, żeby wyglądać smacznie i z klasą. No i dlatego zaczęłam od tego, bo są takie stylizacje, są takie ciuchy, do których po prostu już nie trzeba wkładać biżuterii, a przynajmniej takich dużych, widocznych elementów biżuterii albo pewnych części biżuterii. Na przykład, kochani, często trzeba pomijać naszyjnik lub ozdoby na szyję. Z tego względu, że wiele ubrań ma elementy ozdobne już na sobie. Na przykład ja mam na sobie bluzkę z żabocikiem. Teoretycznie ta bluzka ma tu już element ozdobny i można by pominąć już biżuterię, ponieważ to i tak zwraca uwagę na dekolt, prawda? Ale jest ona jednocześnie dość mimo wszystko minimalistyczna. Jest w jednym tonie, jest w jednym kolorze i ma bardzo elegancki materiał, jedwab. W związku z tym postanowiłam jednak dodać tutaj biżuterię, delikatną biżuterię i biżuterię stonowaną kolorystycznie. No i dlatego tutaj jeszcze do tej bluzki w miarę pasuje mi taki minimalistyczny w miarę naszyjnik, nie za duży, nie za krzykliwy. No natomiast już jakieś duże złote rzeczy myślę, że zepsułyby efekt i byłyby już przesadą. Pokażę Wam tu też kilka stylówek, w których właśnie ubrania są na tyle same w sobie już bogate, ozdobne i już przykuwają na tyle uwagę właśnie do szyi, tutaj do elementu pod szyją, że nie warto już tutaj dodawać biżuterii. Nawet byłoby to bez sensu, nawet byłaby pewnie ta biżuteria niewidoczna. I zobaczcie, na przykład swetry, które mają aplikacje u góry, czy są wyszywane koralami, czy mają tutaj jakiś właśnie taki mocny element kolorystyczny pod szyją. Tutaj już nie będzie wymagało to biżuterii. Tutaj są stylówki moje wcześniejsze nagrywane, zobaczcie sobie, przypomnijcie sobie. I właśnie na przykład sweter wyszywany koralami.
czy jakieś właśnie stroje, które tutaj są bogato zdobione u góry, czy na przykład stylówka z bluzką z żabotem, związaniem. Jeszcze ten żabot nam tutaj robi nie tylko ozdobny, ale robi nam też taki efekt 3D, więc w ogóle tutaj już włożenie biżuterii jeszcze do tego dodatkowo byłoby błędem, byłoby po prostu przesadą, wyglądalibyśmy jak choinka. Do takiego czegoś nawet powiedziałabym, że kolczyki powinny być minimalistyczne, bo po prostu, wiecie, no nie można przesadzić, tutaj się już dużo dzieje w stroju. Sukienki, które mają też wyszywane tutaj karczki jakimiś koralami, jakimiś ozdobnymi elementami, też będą wymagać minimalistycznej biżuterii lub w ogóle zero biżuterii. Na przykład ja mam tam taką sukienkę włożoną z niedawnych stylizacji, taką designerską, wyszywaną właśnie tutaj na dekolcie koralami i w dodatku jeszcze do tego miałam włożoną kamizelkę z frędzlami, co jeszcze tutaj nam, jeszcze więcej nam się tutaj dzieje na tym dekolcie. No i tutaj już biżuteria niekoniecznie, ewentualnie sam złoty łańcuszek, coś takiego naprawdę, naprawdę super minimalistycznego. Ewentualnie do tego można by się pokusić o kolczyki wiszące, które dodałyby tutaj jeszcze pion, ale też takie nieprzesadne te kolczyki. Powiedzmy bardziej takie robiące właśnie długość nam tutaj. No i moi drodzy, no jeszcze tutaj kilka przebiteczek właśnie takich przykładów strojów, gdzie nie warto już dokładać naszyjnika. Nie warto już tutaj pod szyją więcej, żeby się działo. No natomiast kochani, suknie czy stroje, które mają odkryty dekolt, które są tutaj proste, właśnie będą fajnie wyglądać z biżuterią, z naszyjnikiem na przykład, czy nawet z perłami, z koralami, z dużymi kolczykami. To też jest bardzo dobry myk, długie, duże kolczyki, jeśli ktoś lubi taką biżuterię oczywiście. Także no, to jest taka pierwsza zasada, kiedy nie używamy tej biżuterii. I nie musicie rezygnować z tej biżuterii całkowicie, można użyć tak jak ja teraz, biżuteryjnego paska. Można użyć bransoletek i widzicie, ja tutaj mam dobrane na przykład do tego stroju bransoletki pod kolor i bransoletki w takim stylu, który tutaj już nie burzy nam tej kolorystyki, ale dodaje takiego blasku, który też będzie się łączyć z blaskiem tego jedwabiu, z tym subtelnym takim połyskiem. Także jak najbardziej, bransoletki, ozdobna torebka, ozdobny pasek, tak, ale właśnie w takich strojach uważajmy już na dekolt, czyli na to, żeby tutaj nie obwieszać się dodatkowo. Tyle jak chodzi o unikanie biżuterii, a teraz już konkretne rodzaje biżuterii. Kochani, na co dzień ja stosuję zasadę francuzek, czyli jeżeli biżuteria na co dzień taka, wiecie, delikatna, to zawsze z metali szlachetnych. Czy wolicie srebro, czy złoto, to już jest oczywiście Wasz wybór, co pasuje do Waszej cery, do Waszego charakteru, co się Wam po prostu podoba. Ja kocham złoto, ale właśnie jeżeli złoto, to noszę bardzo, bardzo delikatne to złoto. Pokażę Wam tutaj takie moje złote zestawy, powiedzmy, złotej biżuterii. Oczywiście to są moje już takie rzeczy od lat, które czy mam, czy dostałam od rodziny, czy po prostu taka moja mała kolekcja biżuterii. I właśnie mam takie zestawy, na przykład całkiem biżuteria zupełnie minimalistyczna albo z przezroczystymi kamieniami, na przykład z cyrkoniami. To jest jedna rzecz. Do niektórych rzeczy pasuje tylko taka biżuteria, żeby już też nie przesadzać właśnie z nadmiarem koloru, ozdobności tej biżuterii. Druga rzecz, kochani, biżuteria w kolorze, czyli złoto w połączeniu z kolorem, na przykład mój ulubiony, ukochany pierścionek z kolekcji Yes, wiktoriańskiej, który kiedyś w nagrodę sama sobie kupiłam. On jest z opalami i szafirami. To jest przepiękna biżuteria, stylizowana właśnie na biżuterię wiktoriańską. Ale też delikatna i tutaj na przykład ja do tego noszę takie moje, na pewno już wiele razy widzieliście, kolczyki złote, wiszące, małe, z opalami i pasujące na przykład bransoletki, które mają w sobie podobną kolorystykę i na przykład ja uwielbiam bransoletki, przyznaję się bez bicia, z naturalnych kamieni. Kocham w ogóle biżuterię z naturalnych kamieni, bo uważam, że te wszystkie naturalne materiały są przepiękne same w sobie już. One, natura je tak przepięknie stworzyła, że one po prostu są zawsze szlachetne i zawsze będą przesuper wyglądać. Także ja mam dużo tych bransoletek właśnie z naturalnych kamieni, z kryształów, z jakichś tam innych minerałów. No i tutaj oczywiście też mogą być różne style, o których zaraz sobie powiemy.
Co jeszcze? Jeszcze na przykład może być to biżuteria w innej kolorystyce. Ja bardzo lubię turkus i zielony. I no na przykład tutaj mam zestaw taki zielony, taki bardzo vintage'owy, przepiękny pasek z zielonym kolorem, właśnie bransoletka. I do tego mam taki wisiorek z kamieniem naturalnym, tylko zapomniałam w tej chwili, co to za kamień. Ale jak sobie przypomnę, to Wam napiszę. I z brylancikami, i do tego też pierścionek z zielonym kamieniem, z zieloną cyrkonią. Także różne zestawy kolorystyczne, ja sobie to właśnie tak kompletuję, żeby zawsze ta biżuteria do siebie pasowała. I oczywiście też dobieram właśnie te bransoletki na zasadzie takiej kolorystycznej. Mam też biżuterię srebrną, taką delikatną. Mam też takie rękodzielniczą biżuterię srebrną, na przykład kolczyki zakupione w Hiszpanii, takie robione ręcznie z turkusami. Także jest trochę tego, ale rzadko używam. Przyznaję, rzadko używam srebrną biżuterię. Zdecydowanie uważam, że moja uroda potrzebuje ocieplenia i ten blask złota jednak troszkę to właśnie tworzy, to ocieplenie. No i właśnie mówię, że szlachetny metal zawsze się obroni. I w ogóle wiecie, że najbardziej szlachetnie wyglądają takie delikatne, minimalistyczne rzeczy, tak na co dzień oczywiście teraz mówię, już nie mówię o jakichś wielkich galach czy wyjściach, czy specyficznych strojach, do których pasuje właśnie taka dość wytworna biżuteria. Kochani, i teraz przy okazji, kochani, chcę się Wam pochwalić, a jednocześnie może poprosić Was trochę o radę, o wskazówki, bo wpadłam już w zeszłym roku, ale właściwie zrealizowałam to dopiero w tym roku, na taki pomysł trochę jakby ekowskazówka, to będzie ekopomysł, mianowicie wykorzystanie naturalnych właśnie materiałów w biżuterii i postanowiłam stworzyć taką swoją małą kolekcję biżuterii. Nie będę oczywiście się bawić w złotnika, bo wiecie, to już jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy, trzeba mieć świetny sprzęt i trzeba być wykształconym w tym kierunku, ale ponieważ mam takie zdolności manualne i jak wiecie, robię też różne takie DIY i rzeczy rękodzielnicze, to postanowiłam wykorzystać muszelki, które zebrałyśmy we Włoszech z koleżanką i zrobić z nich po prostu dla nas takie pamiątkowe naszyjniki. A że wiecie, ja jestem zwolenniczką jednak takiej biżuterii wysokiej jakości, takiej jednak prestiżowej. Nie lubię tandety i uważam, że nigdy dobrze nie wygląda biżuteria tania. To się nie opłaca, nie opłaca się kupować tego AliExpressu, czegoś pozłaconego tanio, bo to za chwilę schodzi i zaczyna wyglądać po prostu brzydko i tandetnie. No niestety, taka modowa biżuteria kupowana w sieciówkach, to jest na chwilę. To jest na chwilę i to nigdy nie wygląda tak naprawdę elegancko i tak naprawdę to nie jest w super dobrym guście, więc postanowiłam zmienić to i wykorzystać właśnie te muszelki i zrobiłam po prostu w nich otworki. Zakupiłam takie kółeczka ze złota 14-karatowego, czyli już taki szlachetny kruszec. No i sama wykonałam takie oto zawieszki dla moich też przyjaciółek jako pamiątkę. No bo tutaj mam muszelkę, którą w zeszłym roku kupiłam, bo w zeszłym roku w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, zaczęłaś taka moda na muszelki. Dużo było tych, nawet w H&M-ie, w różnych sieciówkach, tych właśnie naszyjników i ozdób z muszelkami naturalnymi. No ale nie mogłam nic wybrać, bo po prostu wszystko to wyglądało bardzo tanio. To były jakieś takie metalowe zawieszki i no po prostu ja nie lubię takiej taniochy. W związku z tym najlepszym pomysłem jest połączenie tego właśnie ze złotem i na przykład umieszczenie tego na złotym łańcuszku z prawdziwego złota. Wystarczy mieć jeden taki łańcuszek, można mieć wiele zawieszek i po prostu sobie zmieniać to. Także to jest super pomysł. W zeszłym roku zamówiłam sobie tą właśnie taką celebrytkę muszelkę. No i teraz zrobiłam sobie zawieszkę z muszli i łączę to. No i mam taki mały pomysł, żeby zacząć sprzedawać takie właśnie ekskluzywne zawieszki z muszli. Każda ta muszla będzie oczywiście ręcznie, czy szlifowana, czy wygładzona. Może być też grawerowana na zamówienie, jeśli ktoś będzie chciał. W dodatku muszla kojarzy mi się z kobiecością, z takim właśnie kobiecą solidarnością. Może niekoniecznie aż z feminizmem, nie zajdźmy aż tak daleko, ale właśnie takim symbolem kobiecości. Także i to jest coś delikatnego, stworzonego przez naturę. Bardzo mi się to kojarzy z kobietą i uważam, że taka delikatna zawieszka z muszli będzie przepięknie wyglądać. Szczególnie właśnie może w połączeniu ze złotem, z takimi innymi zawieszkami tematycznie podobnymi albo nawet jakimiś po prostu prostymi takimi zawieszkami ze złota połączone
myślę, że to będzie świetny efekt i nie znalazłam tego nigdzie, bo szukałam, w zeszłym roku chciałam sobie kupić taką troszkę bardziej elegancką zawieszkę, no i oprócz tej metalowej, tej złotej muszelki nic innego nie znalazłam, no to stwierdziłam, że dlaczego nie stworzę coś takiego i może akurat innym się to też spodoba, zobaczymy. Jeśli się nie spodoba, no to wiele nie stracę, bo i tak robię to ręcznie, więc myślę, że może mogę spróbować i zrobiłyśmy już próbną sesję z przyjaciółkami, sesję zdjęciową, kilku takich naszyjników. Tu mam nawet jedną z zawieszek stworzoną dla właśnie mojej przyjaciółki. Jeszcze tutaj będę troszkę dopracowywać. Taka prześliczna, delikatna bardzo muszelka na złotym właśnie kółeczku. No i będziemy, i możecie sobie tutaj zobaczyć przebitki właśnie z kilku zdjęć z tej sesji zdjęciowej. Także również na okładce jest część tej sesji. Także na pewno będę to pokazywać na moim Instagramie i Moda Eko Kreatywna, ale także na moim profilu instagramowym właśnie tych zawieszek, które się będą nazywać muszelka z takim angielskim wtrętem w środku. Zobaczcie sobie tutaj logo, jakie stworzyliśmy dla tego produktu. No i zobaczymy co z tego wyjdzie, a tymczasem kochani, mam dla Was niespodziankę, bo dla moich stałych subskrybentów zrobię losowanie, w którym jedna osoba wygra taką zawieszkę właśnie na prawdziwym złotym kółeczku, wykonaną przeze mnie ręcznie, także to będzie taki prezent od serca. Także jeżeli chcielibyście coś takiego, to w następnym odcinku ogłoszę rozdanie. Już teraz zostawiam na razie to tak jak jest, bo mam dużo pracy z tym odcinkiem. W następnym odcinku będzie rozdanie właśnie takiej zawieszki ekskluzywnej. Także jeśli Wam się podobają, to trzeba być moim subskrybentem, trzeba to udowodnić, że się jest. No oczywiście napisać komentarz, napisać jaki się ma swój ulubiony rodzaj biżuterii, co najbardziej lubicie nosić. No i to wszystko. Moi drodzy, tymczasem przechodzę dalej. Ciąg dalszy tematu biżuterii. Teraz przechodzimy do biżuterii vintage, bo dla mnie oczywiście kocham vintage, to wiecie. Biżuteria vintage. Pokażę Wam tu kilka moich takich zdobyczy vintage i od mojej rodziny i rzeczy, które też kupiłam w lumpeksach albo na targach staroci. Nie jest tego jakoś dużo, ale mam na przykład kilka przepięknych broszek takich vintage, które właśnie otrzymałam, akurat dużo z nich otrzymałam od rodziny i to są takie stare, bardzo ciekawe broszki. Zobaczycie tutaj w jakichś takich właśnie jesiennych stylówkach te broszki. Naprawdę są super. Jedna jest srebrna w stylu secesyjnym, taka z bursztynem. To akurat ostatnio pokazywałam, to Wam tu przypominam. Taki zestaw ciuszków vintage właśnie z tą przepiękną broszką. Druga też broszka właśnie taka stara, to jest też w tym samym zestawie pokazana. To też jest jedna z moich ulubionych broszek. Mam też taką piękną, wielką broszkę, tu Wam pokażę w stylówce takiej szkockiej trochę bardziej, bo ona mi się kojarzy trochę z tym takim thistle szkockim, czyli z tym, jak to się nazywa, ostem? Chyba tak, to będzie chyba, wydaje mi się, że to jest oset. Zdaje się, że jest nawet symbolem Szkocji. Także mi się to skojarzyło właśnie z czymś takim. No i w ogóle mam sporo, mam taką przepiękną też broszkę ręcznie robioną przez artystę, który odtwarza to z naturalnych roślin, robi odlewy liści i różnych kwiatów roślin i tworzy z metali takich szlachetnych i półszlachetnych takie śliczne ozdoby, pierścionki, broszki i tak dalej. Ja mam jedną taką, którą otrzymałam od mojego chłopaka, także bardzo fajna jest. No i moi drodzy, prócz takiej biżuterii vintage mam też różne takie łańcuszki vintage, też takie większe, bo jak chodzi o takie większe ozdoby metalowe, to ja mało tego noszę. Noszę właśnie łańcuch głównie, taki mam w kolorze takim trochę jakby miedzianym. Właśnie to też jest łańcuch vintage, nawiasem mówiąc, od mojej cioci świętej pamięci. I mam też taką fajną retro ozdobę, też jest to ozdoba vintage, bardzo fajna. Mam też złotą kolię i to też możecie zobaczyć właśnie w przebitkach z moich dawnych stylówek, bo właśnie mam trochę tych rzeczy zrobionych w stylówkach. Mam też taką świetną broszkę, którą niedawno kupiłam i możecie to zobaczyć na mojej stylówce całkiem niedawnej, z taką żółtą sukienką, koszulą i żakietem vintage czerwonym. I tam mam przypiętą taką broszkę właśnie vintage, w kształcie też takich jakby wstążek spiętych, też świetna jest.
kupowali broszkę, broszki w ogóle jakiś czas temu były bardzo modne i w zasadzie broszki można zawsze nosić. Najbardziej broszki pasują właśnie do żakietów, do płaszczy, można przypinać je też do torebek, są świetną ozdobą, jak na przykład macie torebkę, którą byście chcieli sobie urozmaicić, to przypięcie jednej czy kilku broszek nawet w pasującym stylu może naprawdę fajnie urozmaicić taką na przykład wieczorową torebkę, która jest waszym zdaniem na przykład zbyt prosta. To jest taki fajny myk właśnie, żeby użyć te rzeczy. Oczywiście pod warunkiem, że ta torebka się nie zniszczy, bo torebki na przykład jedwabne, to trzeba uważać, one czasem są tak delikatne, że wpięcie broszki już może ją zniszczyć. Chyba, że ta broszka ma być na stałe, no to wtedy się nie przejmujemy. Kolejna kategoria, kategoria biżuterii, to jest biżuteria taka folkowa, czy inaczej mówiąc etno. Ja taką biżuterię bardzo lubię, bo w ogóle lubię styl boho i właśnie do stylu boho, do takiego stylu folkowego, najbardziej taka biżuteria pasuje. Świetnie wygląda właśnie do takich ciuszków w stylu boho, do swetrów rewelacyjnie wygląda. Ja Wam bardzo polecam właśnie taką etniczną biżuterię do swetrów zimowych, jesiennych, do dużych takich swetrów. One takie większe ozdoby etniczne rewelacyjnie do tego wyglądają. I po prostu dają też trochę taką coś ciekawego, bo czasem taki wielki jeden sweter może nas tak przytłoczyć i zrobić nas taką jednolitą masę, a właśnie jakiś akcent w rodzaju właśnie takiej biżuterii etnicznej świetnie może wyglądać i do takiego swetra też mogą być świetne właśnie takie na przykład długie wisiory, czy też długie łańcuchy, które nam tutaj robią taką trochę dłuższą ozdobę i nas wydłużają też w środku. To też jest istotne, że na przykład oversize'owe swetry z tymi jeszcze ramionami szerokimi mogą sprawiać, że będziemy poszerzenie wyglądać. I taka pionowa ozdoba, na przykład wisior na środku będzie super wyglądał. Czy to wisior, czy jakiś naszyjnik o takim podłużnym kształcie na przykład. Także to jest też fajny myk. No i do tego też na przykład właśnie mogą pasować, czy do swetrów, czy do lnianych ciuchów będą świetnie pasować, który takim retro, ale na przykład secesyjna, z wzorami secesyjnymi, tak jak moja ta broszka secesyjna, ala secesyjna oczywiście, albo w stylu art deco. To są takie proste, piękne, zazwyczaj wzornictwowo kształty, które do wszystkiego będą świetnie pasowały, ale szczególnie właśnie do takich rzeczy ze szlachetnych materiałów i do dzianin. Także właśnie, no dzianiny to jest teraz rzecz na topie, bo idzie jesień, kochani. Na kolejny taki dział, biżuteria, to jest biżuteria z kamieni szlachetnych właśnie. Ja kocham taką biżuterię, nie mam ich za dużo, mam raczej bransoletki właśnie z kamieni. To Wam tam pokażę. Mam taki naszyjnik z takich ciężkich kamieni, który bardzo fajnie będzie wyglądał, jeśli coś takiego macie. Bardzo fajnie będzie wyglądał do stylu safari na przykład, do stylówek w takich beżach, do lnu, do takich tego typu ciuchów będzie rewelacyjnie to wyglądać, do maxi sukienek na przykład, tak samo. No mam jeszcze przepiękny naszyjnik, który dostałam od przyjaciółki, też z naturalnych kamieni, przeplatanych takimi małymi koralikami i w wielu stylówkach w tego lata widzieliście ten naszyjnik, bo bardzo go lubię nosić i ma bardzo subtelną kolorystykę, która się nie narzuca, ale fajnie uzupełnia właśnie stylówki w takich kolorach beży, złota, białych nawet. Jasno-szare, także do wielu rzeczy pasuje, bo te kamienie mają takie subtelne kolory o delikatnych różnicach właśnie. Także ja bardzo właśnie lubię te biżuterie z kamieni szlachetnych i to jest dla mnie takie też właśnie bardzo stylowe. Ale oczywiście każdy, wiadomo, ma swój gust i jeśli Wam się podobają całkiem inne rzeczy, to ważne, żebyście potrafili po prostu dobrać je do odpowiedniego stroju. No i na przykład mam jeszcze, już tak nawiązując do tych kamieni szlachetnych, mam też bursztynową biżuterię, którą rzadko noszę, bo ta kolorystyka, szczerze Wam powiem, nie jest do końca moja. Tak, takie ciepłe barwy typu pomarańcze, żółcie, rzadko dobrze w nich wyglądam. Jak jestem opalona, ok. W zimie trochę gorzej, bo ja mam taki lekko żółtawy odcień skóry i to wygląda dość słabo, jak się właśnie włoży jeszcze do tego biżuterię bursztynową. Ale do niektórych rzeczy wygląda naprawdę fajnie. No i polecam dla ciepłej urody, jak ktoś jest wiosną czy jesienią, w typie ma rude włosy albo z odcieniami rudego blond, no to na pewno będzie przepięknie wyglądało. No i bursztynowa biżuteria też świetnie właśnie wygląda do swetrów, do lnu i do takich naturalnych tkanin, podkreśla ich urodę, podkreśla styl i też
będzie świetnie wyglądała do ubrań bez wzorów, czyli takich gładkich tkanin raczej, na których ten bursztyn będzie tak uwidoczniony, będzie widać jego piękno, jego rysunek, jego kolorystykę. Także to jest taka moja porada, że bursztyn i tego typu kamienie ładnie eksponują się na gładkich, szlachetnych tkaninach, szczególnie takich przaśnych typu właśnie len, czy piękne dzianiny jakieś jakościowe. Kochani, no nie wyczerpię tego tematu biżuterii tak prędko, no bo naprawdę, uwierzcie mi, jest tego mnóstwo i ciężko jest ogarnąć cały ten temat. Biżuteria drewniana oczywiście też jest, niektórzy lubią, ja mam trochę takich rzeczy, bo czasami ubierałam się i do teatru, i na jakieś występy, a czasem nawet w życiu prywatnym w takim trochę folkowym stylu, nawet polskim folkowym, ale tak jak bardziej inspirowanym, nie dosłownie strój krakowski czy tam jakiś góralski, tylko coś na przykład z jakimś haftem pięknym w stylu ludowym, albo miałam jakąś torbę taką haftowaną w kwiaty ludowe i kontrastowo na przykład czerwone albo zielone korale drewniane czy bransoletka wyglądały do tego super, więc taką biżuterię Wam polecam, jeżeli macie takie stroje w stylu minimalistycznym, artystycznym, z takim trochę ludowym charakterem, to one będą super do takich rzeczy właśnie pasować, także wszystko do czegoś pasuje, kochani, ogólnie rzecz biorąc. Radzę Wam, taka moja ogólna rada na co dzień, wybierajcie raczej biżuterię minimalistyczną i wybierzcie sobie jeden swój taki markowy element, taki własny, czy na przykład nosicie więcej bransoletek, czy kolczyki, czy naszyjnik, bo obwieszanie się naraz wszystkim nigdy nie jest w dobrym stylu i zazwyczaj każda osoba ma swoją ulubioną część biżuterii. Jeśli jeszcze tego nie znaleźliście, to się zastanówcie, co Wam najmniej przeszkadza, co Wam się najbardziej podoba, do czego Was ciągnie i po prostu tym się kierujcie. Kochani, jak na ten program, to już wszystko. Jeżeli macie pytania, jeżeli macie dodatkowe jakieś tematy związane z biżuterią, pytania, czy chcielibyście, żebym o czymś jeszcze powiedziała, czego tu nie poruszyłam, bo na pewno wielu rzeczy nie poruszyłam, to piszcie koniecznie, bo może kiedyś zrobię następny odcinek albo kontynuację, albo pokażę jakieś stylówki z biżuterią, które chcielibyście zobaczyć, albo które by Was interesowały po prostu. Także koniecznie piszcie i serdecznie już teraz Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć! Oczywiście pozdrawiam Wolka.